Zróbmy razem bukiet wrzosów na szydełku. Używam szydełka 4,5 mm. Robimy pierwszy ten, jak się nazywa? No to takie pierwsze kółko. I robimy 56 pojedynczych oczek. Czyli raz, dwa i 56. Robimy cały słupek i cały słupek idzie do trzeciego oczka. Tego oczywiście pierwszego nie liczymy, czyli mamy raz, dwa i trzy. I takich całych słupków w tym samym oczku robię 4. Powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Teraz tutaj robię 3 pojedyncze oczka, raz, dwa, trzy. I do tego samego oczka, do którego robiłam całe słupki, robię tak zwany slip knot, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Robię to samo, czyli ten slip knot do kolejnego oczka. I teraz robię 7 pojedynczych oczek, czyli raz, robię slip knot do tego samego oczka, z którego zaczynałam. I powinno powstać nam takie coś. I teraz robię to samo przez całość.